Jakaż to wspaniała wiadomość, że w końcu doczekaliśmy się polskiej biografii Romain Gary'ego, francuskiego pisarza, ale urodzonego w Wilnie, wychowanego w Warszawie, który należał do czołówki francuskich pisarzy przez prawie pół wieku. W drugiej połowie XX wieku cieszył się nie tylko sławą, ale i uznaniem krytyki. Potem popularność jego książek nieco przygasła, ale dzisiaj wracają także nigdy nie tłumaczone jego tytuły na język polski. No i biografia pióra Agaty Tuszyńskiej, zatytułowana Żongler Romain Gary, wpisuje się znakomicie w ten renesans twórczości jej bohatera. Urodzony w Wilnie, wychowany w Warszawie, ale nie tylko. Życiorys Romain Gary'ego to jeden z najbarwniejszych życiorysów pisarskich drugiej połowy XX wieku. Barwne pióro Agaty Tuszyńskiej przenosi nas do Moskwy, przedrewolucyjnej Moskwy, gdzie matka malutkiego Romana Kaceba, bo tak wówczas miał pisarz na nazwisko, próbowała robić karierę aktorską. Przenosi nas do Wilna początku lat 20., które stanowiło niesamowity tygiel kultur. Przenosi nas do Warszawy lat 20. XX wieku, gdzie mały Roman świadomie sięgał po pierwsze lektury i pobudzał swoją literacką wyobraźnię przeszłego pisarza, między innymi na lekturach Mickiewicza, ale też współczesnego mu Antoniego Słonimskiego. Przenosi nas w końcu Tuszyńska do Nicei, gdzie rodzina trafiła w latach 30., zderzając się z dużą liczbą białych Rosjan, tych Rosjan, którzy uciekli przed rewolucją bolszewicką w Rosji. A w końcu zabiera nas Tuszyńska również do wielu miejsc, w których po wojnie już wtedy Romain Gary, bo taki pseudonim przybrał pisarz, jako dyplomata pracował na czele z Nowym Jorkiem i Hollywood, ponieważ Romain Gary był również dyplomatą w Los Angeles i obracał się w kręgach śmietanki filmowej, śmietanki artystycznej Hollywood. Ta książka zadaje jednak bardzo ważne pytanie. Pytanie o tożsamość. Czy mieszkając w tylu miejscach, żyjąc życiem, na które wpływ miało tyle kultur, z którymi Romain Gary zetknął się w czasie swojego życia. Jaka była tożsamość pisarza? Agata Tuszyńska konfrontuje tę biograficzną opowieść, życie Romain Gary'ego również z własnym życiem, przede wszystkim w kwestii zatajanej przez pisarza przez wiele lat tożsamości żydowskiej. Fantastyczna opowieść, koniecznie po nią sięgnijcie.